Witamy wszystkich serdecznie z Atlanty, a konkretnie z futurystycznego Mercedes-Benz Stadium. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a razem ze mną na stanowisku komentatorskim Jacek Laskowski. Przed dobrze w tempo będzie szansa. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Kadlec. Będzie chyba podawał. Aleksander Prijović. Piłka odbita i będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Cristiano Ronaldo, znany chyba wszystkim napastnik z Portugalii. Czego można oczekiwać po jego występie? Jego mocnymi stronami są przede wszystkim szybkość i umiejętność driblingu. Lubi wykańczać akcje z podań kolegów. Sam jest nieco mniej skłonny do wykładania innym piłki. Typowy sęp pola karnego. Jest zawodnikiem, który ma w meczu jeden cel – zdobyć bramkę. W związku z czym strzela ich naprawdę dużo. No i strata piłki. Messi. Podaje do kolegi ustawionego. Jest piłka w siatce, a więc jest pierwszy gol. Szybko, doskonale weszli w mecz. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosem. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Sędzia jednak nie przerwał gry. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Taka okazja, czy się uda? Messi, jest, tak jest, gol, świetnie, naprawdę, kapitalnie to zrobili. Drugi gol, mamy 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Złe dośrodkowanie, za głębokie, piłka mija partnerów. Znakomicie interweniuje bramkarz, brawo, brawo, brawo. Ciekawe, jak to rozwiąże. Wysokie podanie do Neymara. Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony bramkarz. Tak jest, w ostatniej chwili uratował swój zespół przed stratą bramki. Z rożnego, krótko, do czekającego kolegi. Wykłada piłkę koledze. Strzał! Nie ma bramki, to był słupek. Piłka wraca do gry. Mbappé. To musi być gol! Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Doskonałe zachowanie pod bramką rywala. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. No, ma miejsce na skrzydle. Zobaczmy, co zrobi. Podanie w szesnastkę, w stronę kolegów. Kylian Mbappé. Ma piłkę, co teraz zrobi? Zobaczymy, co teraz zrobi. Szansa na dośrodkowanie. Uwaga, mamy strzał. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Cristiano Ronaldo, strata piłki. Może spróbować szczęścia. Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Jest szansa, ależ interwencja, proszę Państwa. Myślę, że większość już widziała piłkę w bramce. Cały stadion złapał się za głowę, brawa za tę obronę. No, będzie gol. Gol! W końcu mamy przebudzenie. Może jeszcze nie wszystko stracone. Nadal jeszcze sporo do odrobienia. Zadanie z gatunku tych ekstremalnie trudnych. Ale kto wie, nie takie powroty już widywaliśmy. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1.
Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Ma sporo możliwości. Dobrze. Będzie strzelał. Aleksander Prijowicz. Ależ to by bronił. Co za interwencja, proszę Państwa. Koledzy z zespołu są jego dłużnikami. Takie parady można oglądać. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Co teraz zrobi? Urwa. To może być bramka kontaktowa. Fantastyczna interwencja. Absolutnie. Klasa światowa. Jak on to wyjął? Przecież ten strzał wydawał się nie do obrony. Czapki z głów przed bramkarzem. Wykonał pierwszorzędną robotę. Ronaldo, strata. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Co teraz wymyśli? Piłka na dalszy słupek. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. No teraz z łatwością łapie piłkę, ale przy pierwszej interwencji pokazał prawdziwy kunszt. Tamta obrona była przednia. To był dobry strzał. Teraz wreszcie można odetchnąć z ulgą, że nic rywalom z tego nie wyszło. Strzela! Ale spechowo. Piłka poleciała tuż nad poprzeczką. Neymar. Luis Figo teraz. Mbappé. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Będzie wznowienie z autu. No, ma miejsce na skrzydle. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. No, strzela! Ofiarnie teraz. No nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z boleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. No i strata piłki. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Udana interwencja bramkarza. Trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. Ależ przeczytał to jak profesor. Ciekawe, jak to rozwiąże. Na piłkę. Co z tego wyniknie? No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi... Szansa! Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Okazja na dośrodkowanie. Posłał piłkę na dalszy słupek. Nie udało się wyjechać. Ter Stegen odbija. Jeszcze gramy. Sędzia kończy pierwszą połowę. 3-1. Zapraszamy na drugą połowę spotkania. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Gospodarze mogą teraz dośrodkować. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Zobaczymy, co teraz zrobi. Co za interwencja! Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Gdyby to wpadło, nikt nie mógłby go winić. Mocno zapunktował w oczach kibiców i trenera. Ponownie rozpoczną grę od rzutu rożnego. Rzut rożnego w pole karne. Muszą spróbować jeszcze raz. Z tego już nic nie będzie. Niestety strata piłki. No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Spójrzmy na to podanie. Zmarnował tę piłkę. Nie było do kogo dośrodkować. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Piqué. Ronaldinho! Cristiano Ronaldo. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Wybiega na pozycję. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze.
Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Trochę chyba zbyt pochopnie. Mogli to lepiej rozegrać. Ronaldinho! Tracą piłkę po tym podaniu. Będzie chyba podawał. Ładnie rozwija się ta akcja. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Zbyt głębokie dośrodkowanie. Jak widzimy, bramkarz nie miał żadnych problemów z wyłapaniem piłki. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Okazja do dośrodkowania. Będzie bramka! Piłka ląduje w bramce. Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Ronaldinho! Mbappé? No, jak na razie niepowstrzymany. Messi przed szansą! Nie ma gola! Krótkie rozegranie. Ciekawe, jak to rozwiąże. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Będzie okazja do kontry. Nic nie będzie z tej kontry. Zaprzepaścili dobrą okazję. Próbują teraz skrzydłem. Może coś z tego będzie. Cristiano Ronaldo. Messi oddał piłkę rywalowi. Trener uznał, że pora na zmianę. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Co teraz zrobi? No i piłka za linią bramkową. Koniec akcji. No, będzie zmiana. Ronaldo. Luis Figo. Nie trafił z tym ślizgiem. Chyba będzie kartka. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. Jest bramka, ależ to Messi wykorzystał. Świetnie wykonał ten stały fragment, brawo! Strzelił dokładnie tam, gdzie chciał, mistrzowskie zagranie. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Nie ma tutaj dzisiaj nikt złudzeń. Wszystko jest realizowane, jeśli chodzi o scenariusz. Oczekiwali wysokiego zwycięstwa i wysoko prowadzą. I nic dodać, nic ująć. Szansa, może coś z tego będzie. Kadlec. Jest coraz bliżej bramki. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Co teraz wymyśli? Jest gol, niestety obawiam się, że niespecjalnie wpłynie on na końcowe rozstrzygnięcie. 7 bramek w jednym meczu, rzadkość, wynik 5-2. No i mamy, Jacku, taką bramkę na pocieszenie. Mecz jest już przegrany, ale przynajmniej honorowo. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. No i końcowe 10 minut tego spotkania.
Mija właśnie 85. minuta meczu i 5 do końca. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. I strzał! Gol! Taka bramka na otarcie łez, bo nie sądzę, żeby jeszcze ktokolwiek wierzył w ich sukces w dzisiejszym spotkaniu. Przez większość meczu przewaga drużyny przeciwnej była aż nadto wyraźna. Dobrze, że teraz w samej końcówce pokazują sportowego ducha, że grają do końca. Ma sporo możliwości. No, brawo dla bramkarza, nie wypuścił piłki z rąk. To może być bramka kontaktowa? Kadlec, trzeba to dobrze rozegrać. Trwa oblężenie bramki rywali. Będziemy mieli kolejny rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Udane piąstkowanie i co ważne, bez ryzyka. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Po raz kolejny wznowią od rzutu rożnego. Z rogu w pole karne, ale nie zdołał minąć obrońcy tym dośrodkowaniem. To spotkanie zakończone. Przeszło już. Thank you.